już w pierwszej rundzie przez knockout zwycięża. Sebastian Kotwica! Po swojej ostatniej walce w Warszawie słyszałem pogłoski, że niby nie walczę w Kraśniku. Nie wiem, skąd wyszły takie plotki, aczkolwiek ja jestem przygotowany na 100% i 1 kwietnia robię swoją robotę, niszczę Brazylijczyka w oktagonie TFL. Jak widać, na mojej ostatniej walce byłem bardzo dobrze przygotowany. Trenowałem w Jackson Wink w Nowym Meksyku, w Stanach Zjednoczonych. Zero obrażeń po tej walce. Mam nadzieję, że po wszystkich walkach, wszystkie walki będą tak wyglądały. W 100% pewności wjechałem mojego przeciwnika i tak samo będzie teraz. Moim przeciwnikiem jest Guilherme Martins z Brazylii. Jest to mocny zawodnik, jednak to jest taka jedna z moich cięższych walk. Jest to bardzo ważny okres w mojej karierze, bo teraz tak naprawdę wszystko się rozgrywa, być czy nie być w tych największych federacjach. Z tego, jeśli go obserwowałem, tego mojego przeciwnika, mam już na niego taktykę i zapowiadam, że ubiję go w stójce. Taki jest mój plan. Nie planuję się tutaj w jego najsilniejsze strony, czyli w to brazylijskie jiu-jitsu, walkować mimo moich bardzo dobrych zapasów. Planuję go zakotować w stójce. Estou muito feliz de estar participando da 11ª edição do TFL, Thunder Strike Fight League. Quero agradecer ao presidente do evento por estar confiando no meu trabalho, me botou para fazer essa luta. E quero também convidar todos os poloneses para esse combate, que vai ser um combate eletrizante, para vocês não perderem essa luta, porque essa luta vai entrar para a história, porque eu vou dar o meu melhor e tenho certeza que vai ser uma ótima luta. E meu adversário se prepare. Eu estou me preparando muito para esse combate e vamos dar show. Se prepare, que o cadeira está chegando. Nie planuję się pakować tutaj w parter brazylijskiego jiu-jitsu, aczkolwiek mam do użycia łokcie, czyli moją mocną, tajną broń. Wtedy parterowcy bardzo często się gubią, bo już nie jest to czysty parter, a trzeba umieć się zasłonić. Jeśli sobie splączę ręce do jakiejś dźwigni, to drugą ręką, z drugiej ręki może dostać z łokcia, więc jeśli będzie taka konieczność, to go sprowadzę i ubiję go w parterze. Tak naprawdę to może być moja jedna z ostatnich walk w Kraśniku, na pewno w najbliższym czasie, bo myślę o tych innych federacjach i największych na świecie. Jeśli tam się zwiążę kontraktem, to już mogę nie mieć takiej możliwości zawalczenia tutaj. No jest to dla mnie już szczególny czas, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło tutaj. 10 lat trenowałem tutaj zapasy i wszyscy ludzie z Kraśnika wiedzą, jakim jestem sportowcem, znają mnie i wiedzą, że naprawdę bardzo dużo poświęciłem temu sportu, tak naprawdę nie mając z tego nic. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj zawalczyć. Zawsze daje mi to ogromne takie poczucie własnej wartości, poczucie tego, że po prostu to, co robiłem całe życie, to zmierza w dobrym kierunku. Cieszę się bardzo, że wybiera się bardzo duża rzesza ludzi, że będą mnie dopingować i że też są razem ze mną i cieszą się z tej walki. Hep mojego miasta, Kraśnika, jest zawsze ze mną, zawsze gdzieś w wywiadach wspominam, że stąd pochodzę, że cieszę się bardzo, że mogę na całą Polskę i mam nadzieję, że właśnie na cały świat promować moje rodzinne miasto. Mam nadzieję, że tutaj burmistrz i starosta i właśnie władze tego miasta pomogą mi właśnie w dalszym rozwoju i będę miał możliwość promowania ich na całym świecie i również te firmy niewielkie czy wielkie, które również mnie wspierają z Kraśnika, że będziemy dalej współpracować i że wiążą ze mną nadzieję, bo chciałbym ten nasz herb i nasz mały Kraśnik rozpromować na całym świecie, żeby ludzie się dowiedzieli, że po prostu ten Kraśnik jest i sobie wspólnie razem działamy. Zapraszam 1 kwietnia na walkę w Kraśniku, wszystkich moich kibiców z Kraśnika i okolic. Nie słuchajcie tam jakichś plotek, bo ja walczę i na pewno widzimy się w oktagonie.